Słońce wpływa na nasz metabolizm i był taki pan, który się nazywał Fritz Hollwich. I pan Fritz Hollwich mniej więcej w latach 50. prowadził różnego rodzaju badania. I badał on przysadki mózgowe osób, które były niewidome, które były częściowo niewidome i które normalnie widziały. Oprócz tego sprawdzał też, jak zachowuje się przysadka po operacji zaćmy, po usunięciu tej zaćmy z oka. I okazało się, że im więcej światła docierało do naszego oka, tym ta przysadka miała większą pojemność i tym produkowała więcej hormonów. I jeśli chodzi o naszą przysadkę, to wiadomo, że przysadka produkuje tutaj różnego rodzaju hormony, które w dalszej perspektywie działają m.in. na nasze gonady, na naszą tarczycę czy na nasze nadnercza. Także w ogóle to była pierwsza osoba, która tak naprawdę odnalazła ten, znaczy odnalazła, no, opisała ten szlak jądro nadskrzyżowaniowe siatkówka. I co ciekawe, wtedy, kiedy pan Fritz Hollwich to opisał, to przemysł świetlny i jacyś inni naukowcy się jemu sprzeciwili, stwierdzili, że on jest wariatem, bo jako jedyna osoba na świecie widzi powiązanie pomiędzy oczami a naszym mózgiem. Także, a tak naprawdę on rozpoczął ten cały, te wszystkie badania, które później dotyczyły naszego zegara biologicznego. I jeśli chodzi tutaj o poziom molekularny, to nasze hormony, właśnie te, które są produkowane czy przez naszą tarczycę, czy przez nasze nadnercza, czyli mają w składzie, one powstają z aminokwasów. I te aminokwasy mają w składzie tak zwany pierścień aromatyczny. To nie chodzi o to, że one ładnie pachną, tylko po prostu to jest taki zamknięty pierścień z podwójnymi wiązaniami. I ten pierścień działa na światło słoneczne jak antena. Czyli jeśli mamy na przykład tyrozynę, z której w dalszej perspektywie powstają hormony tarczycy, czy w dalszej perspektywie z tyrozyny powstaje też dopa, gdzie z dopy następnie powstaje melanina, czyli nasz naturalny filtr przeciwsłoneczny, czyli to, co my wytwarzamy wtedy, kiedy się opalamy, ten taki brązowy, fajny kolorek. Dalej powstaje, z dopy powstaje też dopamina i z dopaminy w dalszej kolejności powstaje noradrenalina i adrenalina. Czyli tu mamy tą naszą tyrozynę, która ma właśnie ten pierścień aromatyczny. Dalej mamy tryptofan, z którego powstaje serotonina, a dalej melatonina. No i mamy histydynę, z której powstaje histamina, czy powstaje kwas urokanowy, który też jest takim naturalnym filtrem przeciwsłonecznym. I to wszystko ma w składzie ten pierścień aromatyczny. Wszystkie nasze hormony, hormony naszych nadnerczy, czy hormony, które produkują nasze gonady, czyli wszystkie hormony, o których opiera się budowa o cholesterol. Tam też jest pierścień aromatyczny. Jeszcze jest coś takiego jak propiomelanokortyna, która też posiada w składzie pierścień aromatyczny. I to wszystko potrzebuje światła słonecznego, ponieważ ten pierścień aromatyczny działa na te fotony słońca jak antena i dzięki temu możliwa jest dalsza transformacja. Czyli tak naprawdę do produkcji hormonów tarczycy potrzebujemy słońca, więc wszystkie osoby, które walczą z niedoczynnością tarczycy, też powinny na to zwrócić uwagę. I to jest takie najważniejsze, jeśli chodzi o tą naszą gospodarkę hormonalną. Więc jeszcze, jeśli oprócz tego prowadzono różnego rodzaju badania, które dotyczyły słońca, i okazało się, że na przykład słońce jest też potrzebne w przypadku, pomocne w przypadku prewencji różnego rodzaju chorób nowotworowych. Słońce oprócz tego, jeśli chodzi o witaminę D3, to wiadomo, że wszyscy wiedzą, że słońce powoduje wytwarzanie witaminy D3 z cholesterolu. Ten proces można określić jako fotosynteza, natomiast to nie jest taka fotosynteza, jaką przeprowadzają rośliny, tylko jest to po prostu wytwarzanie witaminy D3 z cholesterolu za pomocą światła. Oprócz tego słońce powoduje wytwarzanie tlenku azotu, bo nasza skóra zawiera mnóstwo różnego rodzaju azotanów i pod wpływem światła te azotany rozkładają się do tlenku azotu. Tlenek azotu jest niezbędnie, jest bardzo istotny dla wszystkich osób, które walczą z nadciśnieniem, czy dla panów, którzy mają jakiekolwiek problemy z erekcją, dlatego że tlenek azotu jest też niezbędny do tego, żeby ta erekcja zachodziła. Oprócz tego tlenek azotu ma działanie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne, więc też różnego rodzaju problemy ze skórą będzie tutaj nam pomagał, wspomagał w walce właśnie z różnego rodzaju problemami ze skórą. Oprócz tego słońce powoduje tak zwaną układową supresję immunologiczną. I to będzie istotne dla wszystkich osób, które walczą z chorobami autoimmunologicznymi. W badaniach wykazano, że słońce bardzo fajnie działa przy na przykład stwardnieniu rozsianym, przy cukrzycy typu pierwszego, czy
przy reumatoidalnym zapaleniu stawów i co ważne, są to szlaki niezależne od witaminy D3. Tak samo jeśli ktoś walczy z otyłością czy walczy z zespołem metabolicznym, to słońce tutaj również będzie jego sprzymierzeńcem i to też są szlaki, które są tak naprawdę niezależne od witaminy D3. Podsumowując, słońce jest szalenie ważne, tak? Jeszcze jest, jeśli chodzi o słońce, to ważnym czynnikiem będzie tutaj depresja czy różnego rodzaju właśnie choroby związane z niepokojem czy z lękiem, dlatego że słońce przenika do takiego obszaru w naszym mózgu, który się nazywa perihabenular nucleus i za pomocą tego obszaru słońce poprawia nasz nastrój. Stąd też te wszystkie różnego rodzaju choroby sezonowe. Wiemy, że więcej depresji czy więcej samobójstw jest w okresach zimowych i to właśnie jest przez to, że słońce nie dociera do tego obszaru i tego naszego nastroju nie poprawia. No właśnie, a propos tej zimy. W zimę często w Polsce w ogóle słońca nie uraczymy. I teraz pytanie, czy można jakoś zastąpić sztucznie to słońce jakimiś specjalnymi lampami? Tak, można, aczkolwiek też trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście będzie zgodne z naszą chronobiologią. Ja bym postawiła jednak na inne metody, które spowodują podniesienie naszych katecholamin, czyli przypomnę, dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny, czyli właśnie ekspozycja na zimno. To jest taka metoda, ekspozycja na zimno też bardzo fajnie sprawdza się w walce z depresją czy z różnego rodzaju nałogami, dlatego że no są to jednostki chorobowe, w których mamy do czynienia jednak z zaburzonym wydzielaniem dopaminy czy zaburzonymi relacjami z tą naszą dopaminą. Dlatego według mnie lampy ok, mogą być, natomiast dla takiej osoby, która jest całkowicie zdrowa, to lepiej byłoby tutaj skorzystać jednak z tej ekspozycji na zimno. Mhm. Za jakiś czas, jak jeszcze omówimy kilka kwestii, przejdziemy sobie do praktycznych porad. Jestem przekonany, że jedną z nich będzie wyjście na dwór od razu po wstaniu, wyjście na słońce i eksponowanie się na nie. I teraz pytanie, czy w zimę, jeżeli nie ma słońca, to czy jest sens wychodzić na dwór? To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!